Witam serdecznie wszystkich, którzy obserwują nas w tym momencie na żywo na portalu tatrzańskim, na profilu Aktualna Sytuacja w Tatrach, Ciekawostki Tatrzańskie. Zapraszam na piąty już właściwie odcinek Ciekawostek Tatrzańskich Live. Ja mam na imię Krzysiek, jestem redaktorem portalu tatrzańskiego. No i jak co tydzień w czwartek o godzinie 19:30 prowadzę dla Was ten program. Witam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz, dziś słuchajcie, jak grom z jasnego nieba. W godzinach lekko popołudniowych spadła na nas informacja, że już od poniedziałku, od 4 maja, tuż po majówce, otwierają się wszystkie szlaki w Tatrach. No to się zacznie. Oczywiście przypominam Wam, że przekraczanie granicy w Tatrach będzie niedozwolone. Więc mamy do dyspozycji tylko szlaki po stronie polskiej, no ale to przecież tylko albo i aż. Możemy chodzić po górach, oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności, ale możemy. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek przekrojowy, porozmawiamy o kilku miejscach w Tatrach. Do tej pory to było tak, że ja rozmawiałem z Wami o konkretnych miejscach, przedstawiałem Wam historię. Ostatnio była Dolina Chochołowska. Rozmawialiśmy sobie przez całą godzinę, na koniec były pytania, natomiast teraz będzie troszkę inaczej. Omówimy sobie sześć miejsc. Też chciałem troszkę zmienić tą koncepcję, żeby testować różne rzeczy, żeby jakby ten program jakoś dla Was urozmaicać. Więc omówimy sobie sześć miejsc, które łączy to, że z jakichś przyczyn, tak jak tu w tytule tego odcinka było, są naj, tak, w Tatrach. Po kilka minut sobie poświęcimy na każde z tych miejsc. Ja będę chciał, żebyście po prostu na bieżąco do tych miejsc i do innych spraw związanych z Tatrami zadawali mi pytania. Ja będę krótką prezentację każdego z miejsc wam omawiał. I potem będę jakby o każdym miejscu, przy każdym miejscu odpowiadał na jakieś tam wasze pytania i będziemy przechodzić do następnego. I myślę, że w ten sposób, w miły sposób minie nam godzina. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, że uda się coś ciekawego, czegoś ciekawego dowiedzieć. Sprawdźmy, jak tam na naszych łączach. Widzę już całkiem pokaźną grupkę was wszystkich. No, pozdrawiacie mnie, witacie mnie z różnych miast, ja też Was witam. I przechodzimy do rzeczy. Tak jak powiedziałem, proszę o zadawanie pytań, chętnie na nie wszystkie, znaczy może na wszystkie to nie, ale na większość odpowiem. Dlaczego taki odcinek jak Tatrzańskie Naj? Będziemy sobie może więcej takich serii robić przeglądowych, żeby było tak różno tematycznie dzisiaj. Dziś chcemy przejść przez kilka miejsc, które łączy właśnie to, że są najwyższy, najgłębszy, najdłuższy. No właśnie, będzie to sześć miejsc, które z jakichś przyczyn górują w tatrzańskich statystykach. Jako pierwszy, no nie mogło być inaczej, Gerlach. No właśnie, najwyższy szczyt Tatr. No to, żeby nie być gołosłownym, przejdziemy sobie do tego, co najważniejsze, czyli ilustracje. Wiem, że lubicie te ilustracje w naszych transmisjach. Gerlach, najwyższy szczyt Tatr, to tak prezentuje się. Co powinniście tak przekrojowo o Gerlachu wiedzieć? 2655 metrów. Najwyższy szczyt Tatr. Jeden z niewielu, które powyżej 2600 metrów się pojawiają na mapie Tatr. W całości ten szczyt jest położony po stronie oczywiście słowackiej. Natomiast co ważne, to nie jest tylko najwyższy szczyt Tatr, ale jest to także najwyższy szczyt Karpat. Te Karpaty od Polski i Słowacji i tutaj okolic naszych ciągną się aż do Rumunii, do wielu innych krajów, ale nigdzie nie ma tak wysokich gór, które by sięgały aż wysokości 2655 metrów. No a Gerlach jest tym szczytem najwyższym. Z racji tego, że jest szczytem najwyższym,
To w przeszłości próbowano jakoś się posługiwać tą nazwą Gerlach, nazwą tego miejsca, żeby jakoś uwydatnić coś konkretnego, tak? Już wam mówię, o co chodzi. Do pewnego momentu było fajnie, bo tak mniej więcej do końcówki XIX wieku, czyli do 1896 roku dokładnie, ten szczyt po prostu nazywał się Gerlach, tak? Po słowacku Gerlachowski szczyt. I sprawa była prosta, bo wyglądało to tak jak dzisiaj. Natomiast potem w ten temat wmieszała się polityka. A jak to bywa z polityką, wszystko komplikuje. Postanowiono najwyższy szczyt Tatr nazwać na cześć kogoś lub czegoś, tak? I teraz pokażę wam kolejną tablicę. Mamy tutaj zdjęcie właśnie z roku 1896. Tutaj jest po węgiersku, bo wtedy to była węgierska strona Tatr, napisane, że ten szczyt nazywa się Szczytem Franciszka Józefa. Właśnie w tym roku przemianowano Gerlach na Szczyt Franciszka Józefa. Tak się wtedy ta góra nazywała i na szczycie tą tablicę zamontowano. Na cześć oczywiście cesarza Austro-Węgier. Potem Austro-Węgry upadły i postanowiono zmienić nazwę. No i wykorzystano w 1919 roku tą samą nazwę, która widniała wcześniej i tą, którą mamy obecnie, czyli Gerlach. Nie trwało to jednak długo, ponieważ 4 lata później, w 1923 roku, nasz najwyższy szczyt został nazwany Szczytem Legionistów. Wtedy Gerlach znalazł się w granicach państwa czechosłowackiego i te legiony, które w czasie I wojny światowej nie tylko w Polsce walczyły, ale też więcej, jak się okazuje, krajów miało takie legiony, zostały uczczone właśnie w ten sposób, że ich imieniem nazwano szczyt, najwyższy w Tatrach, najwyższy w Karpatach, więc Gerlach nazywał się Szczytem Legionistów. Było tak do roku 1939, kiedy to wybuchła II wojna światowa, powstało państwo słowackie, teoretycznie niepodległe, ale wiemy dobrze, że było zależne od III Rzeszy, od hitlerowskich Niemiec, ale chciano podkreślić właśnie narodowy charakter tego szczytu i od 1939 roku Gerlach nazywano słowackim szczytem. Taka nazwa wtedy obowiązywała. Działo się tak oczywiście do 1945 roku, kiedy faszyści przegrali wojnę. No i następnie wrócono do nazwy Gerlach. Nie trwało znowu to długo, ponieważ już 4 lata później, w 1949 roku, zmieniono nazwę, tym razem na kogoś, kto kojarzył się z nowym porządkiem politycznym. No i w ten sposób Gerlach zyskał miano szczytu Stalina. Stalinowszczyt, tak się nazywało po słowacku. I przez najbliższe 10 lat, do 1959 roku, nie mieliśmy Gerlacha na mapie Tatr, mieliśmy szczyt Stalina. Potem towarzyszowi Stalinowi w 1953 roku się zmarło. I nastąpiła odwilż. Dzięki czemu w 1959 roku można było zmienić tą nazwę, no i tym razem na szczęście wrócono już do nazwy Gerlach, która to nazwa obowiązuje do dziś. Sami więc widzicie, że ta historia tej nazwy Gerlacha i najwyższego szczytu Tatr i Karpat jest trochę pokręcona, delikatnie mówiąc. Co ciekawe jeszcze, o czym ciekawym wam jeszcze mogę powiedzieć, to tutaj pokażę wam kolejne zdjęcie. To jest rok 1997. Trzech panów montuje na szczycie Gerlacha krzyż. Ten krzyż, który znacie dzisiaj ze zdjęć, z wierzchołka Gerlacha, tych zdjęć, które między innymi na portalu tatrzańskim wam publikujemy, on stoi dopiero dokładnie 23 lata i w ten sposób wyglądał w owym czasie. Został zamontowany. No i zachowało się zdjęcie z tego wydarzenia. Jest to oczywiście najwyżej położony krzyż w Tatrach i w całych Karpatach na samyczkim wierzchołku
najwyższej góry w naszych Tatrach. Pokażę Wam teraz kolejną rzecz. Jest to fragment mapy, która prezentuje położenie Gerlacha. Oczywiście Gerlach jest położony w pobliżu głównej grani Tatr, ale nie leży na niej samej, tylko nieco obok. Na grani głównej leży zadni Gerlach, czyli jedna z części tego masywu, natomiast główny wierzchołek leży troszkę z boku, troszkę w stronę południową. I ten Gerlach jest otoczony przez dwie doliny. Po wschodniej stronie mamy Dolinę Wielicką, po zachodniej Batyżowiecką. I to właśnie z tych dolin wiodą ścieżki na Gerlach. Nawet tutaj jedną z nich na początku, w początkowej fazie widać. Ścieżka na Gerlach prowadzi spod Śląskiego Domu przez tak zwaną Wielicką Próbę. To jest taka ścianka dosyć trudniejsza. Jej nazwa właśnie próba wskazuje na to, że jest to dosyć trudne miejsce, gdzie turyści przechodzą swego rodzaju próbę sił. No i następnie podchodzimy dalej przez kocioł gerlachowski, jego górne części, aż na sam Gerlach. Zejście najczęściej odbywa się drugą stroną, do Doliny Batyżowieckiej, przez tak zwaną Batyżowiecką próbę, czyli kolejną stromą ściankę. I schodzimy nad Batyżowiecki Staw i do tego czerwonego szlaku, który tutaj widzicie, czyli na magistralę tatrzańską. To jest, moi drodzy, teoria. Ponieważ w praktyce wejście samodzielne na Gerlach jest niemożliwe. Słowackie przepisy jasno mówią, że na Gerlach właśnie w ten sposób, czyli najprostszą z możliwych dróg, wchodzimy z przewodnikiem. Ta droga jest porównywalna trudnością do Orlej Perci. Różnie to różne osoby oceniają. Natomiast mimo to, że spotkamy na tej drodze łańcuchy, spotkamy klamry, to jest też kilka miejsc, gdzie te łańcuchy by się przydały i kiedyś w przeszłości były, ale teraz ich nie ma, ponieważ jak to donosiły swego czasu słowackie media, nieznani sprawcy te łańcuchy stamtąd zdjęli. No, wymagana teraz jest na tych odcinkach asekuracja liną, którą oczywiście może zapewnić przewodnik. Wejście od Śląskiego Domu takim spokojnym tempem to jest na Gerlach około 4,5 godziny. Zejście też jest mniej więcej na ten czas oceniane. Przy czym zejście Batyżowiecką próbą to jest około 2 godzin 45 minut, natomiast resztę pętli stanowi przejście magistralą pod Śląski Dom. Czasami wychodzi to minimalnie krócej niż 4 godziny, to też zależy od grupy turystów. Nie ma możliwości samodzielnego wchodzenia na Gerlach, jeśli chodzi o tą najprostszą drogę. Słowacy dopuszczają trudniejszymi ścieżkami, trudniejszymi drogami taternickimi wejścia, ale to nie od tej strony. I szczerze mówiąc, osobom, które mają smykałkę do łamania przepisów parkowych, bardzo nie polecam chodzenia samodzielnie na Gerlach, ponieważ jeśli gdzieś Słowacy pilnują i wlepiają mandaty, to głównie jest to na Gerlachu, ponieważ jest to trochę złota góra. Oczywiście chodzi tutaj o zarobki przewodników. No i oni bronią tego po prostu, dostępu do tej góry. Często jest tak, że tam patroluje straż parku, wlepia mandaty. Nie polecam. Lepiej się z przewodnikiem przejść, zwłaszcza że droga na Gerlach jest trochę trudna orientacyjnie i nieraz osoby, które łamią przepisy, idą samodzielnie, gubią się, a przewodnika można sobie wynająć. Między innymi na portalu tatrzańskim są terminy, także serdecznie Was zapraszamy. I to poglądowo, jeśli chodzi o Gerlach, myślę, na ten moment będzie tyle. Zobaczymy, czy są jakieś pytania. Jeśli chodzi o nasz Gerlach. Nie widzę pytań, jeśli chodzi o Gerlach. Albo nie dostrzegam ich jeszcze wszystkich.
Ktoś pyta, gdzie zabrać trzynastolatka, który zaczyna wypady z trzynastolatką, która zaczyna wypady w góry. No ja polecam jednak jakieś łatwiejsze szlaki na pewno niż Gerlach, niż to co mówiliśmy. Hala Gąsienicowa, jakieś dolinki. Potem szczyty Tatr Zachodnich, oczywiście jeśli będą dobre warunki. No i tak stopniowo coraz wyżej. Jeśli młoda turystka złapie smykałkę, złapie troszkę doświadczenia, no to potem można coraz wyżej taką osobę zabierać. Zobaczymy, jaki jest. Aha, no i pytanie, ile kosztuje wynajęcie przewodnika na Gerlach? No, jeśli chodzi o portal tatrzański, jest to 649 zł od osoby. Przy czym macie tutaj dojazd zapewniony z Zakopanego lub Bukowiny, też dojazd pod Śląski Dom na terenie Parku Narodowego Słowackiego, więc właściwie zostaje tylko to, co najlepsze, czyli już wejście w te partie wysokogórskie. Też oczywiście przewodnik zapewnia pełen sprzęt spinaczkowy, trzeba mieć tylko buty i strój górski. Wszystko, co jest potrzebne, jest zapewnione. Też chodzą z nami dobrzy fachowcy, bo to są przewodnicy IVBV, czyli najwyższej klasy międzynarodowej, także polecam. Ktoś tu mówi, że musi się wybrać na 50. urodziny. No tak, rzeczywiście warto, niezależnie od wieku, czy to są 50. czy 20, jak ktoś czuje się na siłach, no to warto to miejsce polecić. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej do drugiego miejsca. Tym razem będzie to najwyższy szczyt, kolejny, ale Tatr Zachodnich. Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich to ta góra, którą teraz widzicie sobie oświetlony jej wierzchołek, to jest Bystra. Możemy sobie wymienić najwyższe szczyty Tatr Zachodnich, czyli te, które leżą w całości właśnie w tej części naszych gór. Bystra ma 2248 metrów. Jest to w całości szczyt położony po słowackiej stronie. W całości, mówię tutaj oczywiście o wierzchołku, nie jest to szczyt graniczny. Następnym szczytem w tej kolejności jest Raczkowa Czuba, po słowacku Jakubina, która ma 2194 metry. A następnie mamy Starorobociański Wierch lub Starobociański Szczyt. Czasami się rzadziej spotyka takie określenia. 2176 i tenże Starorobociański jest najwyższym szczytem w Tatrach Zachodnich polskich. Pozostałe dwa szczyty to jest strona słowacka. Na Bystrą, z której roztaczają się piękne widoki, można dostać się na kilka sposobów. Mamy tutaj poglądową mapkę Bystrej i okolic. I tutaj tak, od strony słowackiej prowadzą trzy szlaki. Widzimy tutaj po prawej stronie kamienistą dolinę, szlak niebieski, który potem na Pyszniańskiej Przełęczy przechodzi w szlak czerwony. Mamy tutaj też od Doliny Bystrej żółty szlak, idąc dalej w kierunku zachodnim, czyli na naszej mapce na lewo. Mamy też kolejny żółty szlak Raczkową Doliną, który później przechodzi w zielony szlak Gaborową i ten znów przechodzi w niebieski i na wierzchołek Bystrej. Te trzy szlaki są oczywiście dostępne od strony słowackiej i jak to w przypadku Tatr Zachodnich, są to dosyć długie szlaki, troszkę monotonne, ale wejście od słowackiej strony jest warte zachodu, ponieważ w tych trzech dolinach jest mało ludzi, zwłaszcza Dolina Bystra jest bardzo taka odludna, więc jak tylko otworzą granice i ktoś ma własny środek transportu, ponieważ na Słowację komunikacją zbiorową w te rejony nie jest się dostać łatwo. Jak ktoś ma własny środek transportu, no to można polecić właśnie to miejsce. Dolina Bystra, Dolina Kamienista, Dolina Raczkowa przechodząca w Gaborową.
Trzy szlaki, bardzo odludne, cisza, spokój, piękny klimat Tatr Zachodnich słowackich. Trudnościowo to jest właściwie to samo, tak? Tam nie ma trudności na szlaku, żadnych wspinaczek i tak dalej. Czasowo wychodzi to z Podbańskiej przez Dolinę Kamienistą. Podbańska to oczywiście miejscowość u podnóża Tatr Słowackich na zachód, zaraz od Szczypskiego Plesa. Doliną Kamienistą to są 4 godziny 15 minut, tak mniej więcej się to ocenia. Z Przybyliny Hrdowo, to jest taki przystanek, przy którym zaczyna się szlak przez Dolinę Bystrą, czyli tą drugą to jest 4 godziny. No i także z Przybyliny, tylko z innego miejsca, przez Dolinę Raczkową, to jest 4 godziny 30 minut. Więc jak widzicie, podobnie. Można się dostać także od strony polskiej. Widzicie to na mapce, chociaż ona jest troszkę tutaj u Was ucięta. Można dojść do Doliną Kościeliską do schroniska na Hali Ornak. Potem uderzyć żółtym szlakiem na Iwaniacką Przełęcz przez Ornak, tak jakbyśmy szli na Stary Robociański Wierch, ale dochodząc do Gwarani Głównej, nie odbijamy w kierunku zachodnim na Stary Robociański Wierch, tylko w kierunku wschodnim, w stronę właśnie Błyszcza i Bystrej. I tutaj mamy dwa warianty. Możemy iść przez Błyszcz, albo możemy skorzystać ze słowackiego szlaku, o którym już mówiłem, tego z Doliny Gaborowej, który w pewnym momencie łączy się z tym szlakiem granicznym i wchodzi na wierzchołek Bystrej. Między Błyszczem a Bystrą jest ścieżka, która nie jest znakowana, natomiast jest przejście nią legalne. Słowacy to w ten sposób sobie wymyślili, że to jest po prostu wydeptana ścieżka 15-minutowa, która pozwala na przejście właśnie na wierzchołek Bystrej. I kwestia jest teraz tego typu, że no, warto wiedzieć, że te szlaki na Słowację zamykane są na zimę, więc wejście legalne na Bystrą jest możliwe od 16 czerwca do 31 października. Oczywiście w tym roku musimy też wziąć pod uwagę jakby to, czy będą szlaki na Słowacji otwarte dla Polaków, to znaczy, czy po prostu będziemy mogli przekraczać granice. No ale miejmy nadzieję, że tak, ponieważ no, ta sytuacja wirusowa, tak, troszkę się normuje, a do wakacji i do otwarcia słowackich szlaków do 16 czerwca jest jeszcze troszkę czasu, więc miejmy nadzieję, że to wszystko tak się ukształtuje, że będziemy mogli też przechodzić na Bystrą. Warto, fajny szczyt, bardzo ładny widok i na Tatry Zachodnie, i na Tatry Wysokie. Można to potraktować jako solidną wyprawę. W ramach uzupełnienia jeszcze Wam powiem, że od strony polskiej, już licząc od schroniska na Hali Ornak, 5 godzin na wierzchołek Bystrej. Kiedyś było krócej, bo szło się przez Dolinę Pyszniańską, czyli na wprost jakby przedłużeniem Doliny Kościeliskiej, ale teraz tam się nie da wejść, bo jest rezerwat ścisły. Już od wielu, wielu lat, więc trzeba iść troszkę naokoło przez Ornak. Jeśli chodzi o Bystrą, no to jeszcze Wam o jednej rzeczy powiem. Tylko sobie to wyświetlę na ekranie. To na tym zdjęciu bardzo dobrze widać właśnie Bystrą i ten wierzchołek takim. To nie do końca jest wierzchołek, ale tak troszkę z tej perspektywy wygląda ten trójkąt, który jest z prawej strony. Tam, gdzie zawija się grań nieco pod górę i potem ucina się i przechodzi w drugą stronę, to jest Błyszcz. Młodszy brat, można tak powiedzieć, Bystrej. Tym wierzchołkiem Błyszcza idzie granica polsko-słowacka. Natomiast jest to ciekawy ewenement na skalę całych teatr, ponieważ z tyłu mamy Bystrą, a tutaj na mapach często zaznacza się Błyszcz jako 2159 metrów. Natomiast warto wiedzieć, i to doskonale widać na tym zdjęciu, że Błyszcz to nie jest szczyt. To jest północne zakończenie Grani Bystrej, w miejscu, w którym łączy się ta grań z Granią Główną Tatr. Dlaczego to nie jest szczyt, mimo że się wznosi nad dolinę, którą tutaj widzimy? No bo pomiędzy Bystrą a Błyszczem nie ma żadnego obniżenia terenu. Widać to też. Jeśli wyróżniamy dwie góry, dwa wierzchołki,
No to między innymi musi być jakieś obniżenie terenu, jakaś przełęcz, przełączka chociaż niewielka, minimalna. W tym przypadku tego nie ma, więc błyszcz, który wydaje się z daleka górą, wierzchołkiem, szczytem, nie jest tym szczytem. Dobrze. Znów spoglądam Wasze komentarze, jeśli pozwolicie. Zobaczymy, co tam ciekawego. Magda pisze, że naczytała się w stronę pysznej i mi się śni po nocach. Tak, tutaj Wam jeszcze jedną rzecz powiem, bo właśnie w stronę pysznej to jest rzecz, która się dzieje w okolicach właśnie Bystrej. Pyszna to dawna nazwa Bystrej i stąd też nazwa doliny, która się pod Bystrą od strony polskiej znajduje, czyli Doliny Pyszniańskiej. Nie wiem, możecie w komentarzach wpisać, która Wam się nazwa bardziej podoba, Bystra czy Pyszna. Mi osobiście Pyszna. Nie wiem czemu, ale jakiś sentyment chyba, tak jak tutaj Magda pisała, do tych starych czasów we mnie jest. No i bardzo mi się ta nazwa podoba, chociaż Bystra też jest ciekawa. W ogóle tatrzańskie nazwy są przecież bardzo ładne. Przechodzimy dalej, chyba że się coś pojawiło tutaj. Witacie się ze mną z kolejnych miast. Ja też się z wami witam. Serdecznie Was pozdrawiam. Natomiast lecimy z planem dalej. Teraz powiem Wam o najdłuższym szlaku w Tatrach. Kolejny naj to najdłuższy szlak w Tatrach. Najdłuższy szlak w Tatrach, podobnie jak dwa nasze poprzednie naj, oczywiście w cudzysłowie, leżą po stronie słowackiej. Zastanawiam się, ilu z Was wie o tym, jaki szlak jest najdłuższy. Natomiast dodam tutaj, że chodzi tutaj o szlak, który jakby od jednego punktu do drugiego ma cały czas nieprzerwanie ten sam kolor, nie zmienia się, nie kluczy, nie rozłącza się na różne inne kolory, tylko cały czas biegnie tak samo. Jest taki szlak, który formalnie biegnie ze wschodu na zachód, chociaż oczywiście przechodzenie w drugim kierunku jest dozwolone i nazywa się po słowackiej stronie Tatrzańską magistralą. Ta magistrala, słuchajcie, ma dokładnie 72,1 kilometra. To jest ogromnie długi szlak. Przejście całości tego szlaku przy dobrej kondycji, no to jest minimum 3 dni. No, można to, jak się z jakimś wybitnym sportowcem, zrobić dużo szybciej, ale 3-4 dni dla przeciętnego turysty to jest przejście magistralą. Magistrala to nie jest szlak szczytowy, który wchodzi na jakieś konkretne szczyty, ale to jest szlak, który łączy właśnie słowackie doliny, najważniejsze miejsca i zaczyna się tuż przy granicy Tatr Wysokich i Tatr Bielskich, czyli mocno na wschodzie, a kończy się, że tak powiem, głęboko w Tatrach Zachodnich. Warto też wspomnieć, że do roku 1987, Tatrzańska magistrala była jeszcze dłuższa o kolejne 14 km, ponieważ prowadziła grzbietem Tatr Bielskich. Potem, ze względu na to, że w Tatrach Bielskich Słowacy ustanowili rezerwat Ścisły, ten szlak został skasowany i dzisiaj zaczyna się nieopodal właśnie granicy Tatr Bielskich i Tatr Zachodnich. No to co, przejdźmy sobie fotograficznie przez wszystkie ważniejsze miejsca, przez które prowadzi Tatrzańska magistrala. Zaczynamy od Wielkiego Białego Stawu w Dolinie Białych Stawów Kierzmarskich. Tutaj widzicie naszą wycieczkę w czasie Dni Tatrzańskich z przewodnikiem przy tym drogowskazie z daszkiem, takim jak to Słowacy mają w zwyczaju stawiać. W tym miejscu właśnie zaczyna się Tatrzańska magistrala, najdłuższy szlak w Tatrach, no nie tylko słowackich, ale w całych Tatrach. Wielki Biały Staw jest położony o pół godziny drogi od kolejnego ważnego miejsca, z którym łączy go oczywiście magistrala. To jest Zielony Staw Kierzmarski. Widzimy tutaj, jak on pięknie wygląda. Widzimy tutaj w prawej części ekranu schronisko nad tym zielonym stawem. No i następnie
Tatrzańska magistrala wije się dosyć wyjątkowo, jak na swoją charakterystykę, pod górę na wysokość 2000 metrów. Wchodzi na Rakuski Przechód. To jest taka przełęcz, która oddziela właśnie Dolinę Kierzmarską od sąsiednich dolin. A następnie prowadzi sobie jakby równolegle do granicy Tatr, aż nad Łomnicki Staw. Widzimy tutaj kolejne miejsce, widzimy gdzieś tam w dole drogowskaz. Nad Łomnickim Stawem to oczywiście mamy dosyć rozbudowaną infrastrukturę, ponieważ jest to miejsce przesiadkowe kolejek, które jadą tutaj z Łomnicy Tatrzańskiej. Oczywiście stąd startuje kolejka na Łomnicę, ta kabinkowa lanowka, podwieszona kolejka na szczyt właśnie Łomnicy. Tutaj też stąd można wyjechać na Łomnicką Przełęcz. Oczywiście te kolejki funkcjonują latem, jak i zimą, przy czym oczywiście z Łomnicy nie ma zjazdu narciarskiego, a z pozostałych miejsc, gdzie można dostać się kolejką w tym rejonie, te zjazdy narciarskie są udostępnione. Dalej Tatrzańska magistrala, wróćmy do niej, prowadzi w kolejne bardzo charakterystyczne miejsce na mapie słowackich Tatr, czyli na Hrebienok. Po polsku Smokowieckie Siodełko. Nazwa trochę myląca, bo nie jest to siodełko, czyli nie jest to przełęcz. Jest to szczyt, na którym znajduje się górna stacja tak zwanej słowackiej gubałówki, tak? Czyli tej kolejki torowej, która wywozi z kolei turystów ze Starego Smokowca. Kolejnym ważnym miejscem na trasie Tatrzańskiej Magistrali jest Dolina Wielicka i Śląski Dom, o którym Wam dzisiaj wspominałem. Ten hotel górski, bardzo ekskluzywny, położony na wysokości około 1600 metrów, znajduje się właśnie w Dolinie Wielickiej u stóp Gerlacha i to właśnie spod tego hotelu wychodzą ścieżki, którymi przewodnicy prowadzą na Gerlach. Dalej, przez Batyżowiecki Staw i Przełęcz pod Osterbą, Tatrzańska Magistrala dostaje się w kolejne piękne miejsce, o czym świadczy to zdjęcie, czyli Popracki Staw. To jest takie, jak to Słowacy mówią, słowackie morskie oko. Ponieważ prowadzi tam asfaltowa droga, jest duże schronisko, ciągną tam tłumy turystów, chociaż w porównaniu do morskiego oka to te tłumy po słowackiej stronie są niewielkie. No ale bardzo fajne miejsce, które warto też odwiedzić. Miejsce, które jest też przystankiem w drodze na Rysy czy do Doliny Chińskiej, przepraszam, do Doliny Chińczowej na Koprowy Wierch. Chińska to z drugiej strony z kolei Koprowego Wierchu, więc też krzyżują się tu fajne szlaki. No i kolejne miejsce, które prowadzi Tatrzańska Magistrala, kolejne kultowe słowackie jezioro, czyli Szczypskie Pleso. Tutaj też dostaniemy się magistralom. No i tutaj kończą nam się te jakby ważniejsze miejsca w słowackich Tatrach. Wysokich. Jeszcze tylko trzy studniczki, czyli trzy źródła, jeden z punktów wypadowych nakrywań i dalej tymi dolinami, które Wam wymieniałem, między innymi Kamienista, Bystrej, przepraszam, Bystra, bo Bystrej to po polskiej stronie, Raczkowa, tam gdzie ruszają szlaki na Bystrą. Tam prowadzi właśnie magistrala, a kończy się w takim niepozornym miejscu w Tatrach Zachodnich po 72 kilometrach, to tu. Rozdroże pod Tokarnią, jest to bardzo niepozorne miejsce w pobliżu wsi Jalowec, czyli Jałowiec po stronie słowackiej, już zapomniane bardzo rejony, ale bardzo Wam polecam, jeśli macie własny środek transportu, warto spojrzeć na mapę i dotrzeć tam, ponieważ tam czasami w środku lata, w weekendowy dzień, w Dolince Tatrzańskiej, którą prowadzi szlak turystyczny, spotkać można kilka osób. Jest pusto po prostu, tak? Jeśli ktoś lubi takie klimaty odludne, to polecam te miejsca, ponieważ są bardzo ciekawe i tam właśnie też kończy się Tatrzańska Magistrala. Ten szlak oczywiście nie został wybudowany jednym rzutem. Słowacy go budowali od 1912 roku do lat 30. w ciągu 20 lat i kolejne odcinki dodawali.
No i w ten sposób powstała ta magistrala, czyli taka ich autostrada łącząca najważniejsze miejsca u podnóża Tatr. Kolor tatrzańskiej magistrali, kolor szlaku to oczywiście czerwony. Po raz trzeci spoglądam na wasze komentarze. Jak ktoś mówi, że morskie oko ładniejsze od popradzkiego stawu, też się zgadzam, ale warto też odwiedzić to miejsce. Widzę, że chyba do magistrali nie ma pytań. Ja tylko przypomnę, żebyście te pytania zadawali, bo dzielicie się swoimi spostrzeżeniami. Bardzo mi jest z tego powodu miło. Czytam to na bieżąco, jak widać. Natomiast chętnie też na coś odpowiem. Były pytania o gerlach, były pytania na początku. Teraz magistrala sobie jakoś tak przemknęła, ale kilka osób, jak zacząłem mówić o tym szlaku najdłuższym w Tatrach, nie wymieniając go jeszcze nazwy, no to widzę, że w komentarzach strzeliło dobrze. Widać, że są wśród nas osoby, które znały ten szlak. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, im więcej wiemy o Tatrach, tym chętniej tam zaglądamy, bo później naszą wiedzę tą trochę z internetu, trochę z książek konfrontujemy z tymi pięknymi widokami i wtedy możemy się komuś potem pochwalić, że słuchajcie, idziemy teraz najdłuższym tatrzańskim szlakiem, magistralą, tak? Kolor czerwony. Dobra, słuchajcie, zostały nam jeszcze trzy miejsca. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Natomiast te trzy miejsca, które nam zostały, zaprezentuję Wam w troszkę inny sposób, trochę tak bardziej płynnie będziemy z miejsca do miejsca przechodzić, ponieważ teraz przeniesiemy się na polską stronę Tatr. Mieliśmy tutaj teraz trzy miejsca, no, szlak ciężko nazwać miejscem, ale trzy naj po stronie słowackiej. Teraz czas na Polskę, która już ta strona polska będzie zaraz od poniedziałku otwarta. Więc będzie można chodzić. No i jednym z takich popularniejszych szlaków, na którym złożyło się, że jest kilka punktów właśnie typu naj, o których chciałbym Wam powiedzieć, jest szlak przez Dolinę Roztoki z Wodogrzmotów Mickiewicza. Więc tam teraz lądujemy. Tam teraz lądujemy. I tutaj aż o trzech naj Wam powiem po kolei. No to idąc sobie może od strony Wodogrzmotów docieramy do miejsca, które wygląda tak. Ten wodospad to Wielka Siklawa oczywiście. Jest to największy wodospad w Tatrach i też najwyższy w Tatrach polskich. Ma wysokość 70 około metrów i nachylenie tego stoku, z którego spadają te kaskady, bo tak to się fachowo nazywa, to około 35 stopni, więc stromo. Zresztą na lewo, patrząc na tym zdjęciu, tam gdzie turyści, prowadzi szlak dalej do Doliny Pięciu Stawów i trzeba pokonać później ten próg Siklawy. A ten próg oddziela Dolinę Pięciu Stawów od Doliny Roztoki. To właśnie powyżej Siklawy mamy Pięć Stawów, a poniżej Roztokę. To jest tak naprawdę część tej samej doliny, przy czym Dolina Pięciu Stawów jest zawieszona, tak to się ładnie nazywa, względem Roztoki, czyli tak sobie znajduje się wyżej po prostu i jest odcięta właśnie takim progiem, po którym spływa sobie potok Roztoka, tworząc tutaj Siklawę. Warto wiedzieć właśnie, że Siklawa jest na potoku Roztoka, który odwadnia, mówiąc fachowo, odwadnia część przynajmniej stawów z Doliny Pięciu Stawów. Więc sami jesteście w stanie się domyślić, kiedy najwięcej wody jest w Siklawie, kiedy ona najbardziej chlapie. No oczywiście na wiosnę, w maju, w czerwcu, także będzie można to zobaczyć tutaj w najbliższym czasie w Tatrach. Dlaczego? No, ponieważ to jest ten okres, kiedy w wyższych partiach gór topnieją śniegi, one topnieją i spływają do potoków, a te potoki w dół do naszych polskich rzek, między innymi właśnie potok Roztoka, który potem wpada do Białki, tworzy Siklawę i tej wody wtedy jest naprawdę dużo. No, w tym roku mamy trochę suszę. Trochę mało było śniegu w Tatrach, więc ja podejrzewam, że w tym roku nie będzie aż jakoś tak rekordowo dużo tej wody w Siklawie, ale i tak na wiosnę można zobaczyć różnicę w stosunku do tego, co jest na przykład latem, tak?
gdzie tej wody jest już troszkę mniej. Ja Wam zaprezentuję jeszcze drugie zdjęcie Siklawy. Postaram się to teraz uruchomić, proszę bardzo. Tak to wygląda z góry. Ta cała kaskada. Oczywiście w pierwszej fazie widzimy wielki staw. Potem potok Roztoka płynący jeszcze doliną pięciu stawów. No i tutaj te dwie kaskady główne, Siklawy, spadają sobie do doliny Roztoki i dalej ten potok płynie. Warto powiedzieć, że Siklawa nie jest najwyższym wodospadem w Tatrach. Często się go tak podaje, natomiast to tylko jest, jeśli chodzi o Tatry polskie, ponieważ wyższa jest tak zwana ciężka Siklawa, czyli w Dolinie Ciężkiej na Słowacji. Niemniej jednak tam ten przepływ wody jest dużo mniejszy, bo jest to taka stróżka dużo węższa niż Siklawa nasza, więc nie jest to największy wodospad w Tatrach, bo tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o Siklawę, ten przepływ wody jest największy. Do Siklawy, nad Siklawę można dostać się szlakiem zielonym przez Dolinę Roztoki z wodogrzmotów Mickiewicza, około 1,5 godziny drogi. Parkujemy na Palenicy Białczańskiej, asfaltem w ciągu pół godziny dochodzimy do wodogrzmotów i tam kierujemy się w prawo na próg Doliny Roztoki i dalej Doliną Roztoki właśnie nad Siklawę. Potem możemy pójść dalej. I właśnie o tym będzie kolejne miejsce, ale ja jeszcze spojrzę na Wasze komentarze tradycyjnie. Ale chyba na razie odnośnie Siklawy wszystko jest jasne. O, ktoś pyta, że mam pytanie trochę z innej beczki. Szukam mapy z zaznaczonymi szlakami zimowymi. Czy może pan coś polecić? Przede wszystkim to nie jestem żaden pan, tylko Krzysiek, więc w ten sposób się porozumiewajmy. Nie trzeba takiej grzecznościowej formy. Ja też mówię do was na ty, więc to jest okej. Są mapy zimowe w kilku wydawnictw, gdzie są zaznaczone szlaki z zimowym ich przebiegiem. Są też miejsca schodzenia lawin najczęstsze, więc można takie mapy trafić. Natomiast też dobrym sposobem jest poszukanie w aplikacjach internetowych do nawigacji na przykład w Locusie. Jak sobie wpiszecie Locus w stronę tą Google, gdzie jest sklep z aplikacjami, no to znajdziecie taką aplikację, która oferuje mapę i też od razu wam nanosi jakby waszą pozycję w GPS-ie na mapę. No i tam można stosować różne nakładki, czyli różne mapy, łączyć je ze sobą, też zimowe mapy. I widziałem, że jest też opcja zimowych ścieżek. Też nawet są na tyle fajnie aktualizowane, że jak te ścieżki były w Tatrach Polskich zamknięte, to te szlaki jakby były wykreślone z tej mapy, więc tutaj taka drobna reklama. Nic mi za to nie zapłacili, mówię uczciwie, ale polecam z własnego doświadczenia. Więc oczywiście są też inne aplikacje, tradycyjne mapy się znajdą. Natomiast też oczywiście polecam śledzić cały portal tatrzański, tam piszemy przed zimą zawsze o zmianach w przebiegu szlaków. Właśnie ten szlak do pięciu stawów jest takim szlakiem, gdzie no właśnie pod Siklawę się nie podchodzi zimą, tylko się idzie bezpośrednio do schroniska i to jeszcze nie tak, jak idzie ten czarny szlak bezpośrednio do schroniska, a Dolinie Pięciu Stawów, tylko tak zwanym obejściem zakopą, którym latem nie prowadzi żaden szlak, gdzie łączymy się potem ze szlakiem przez Świstówkę. Więc jest to trochę pokomplikowane, no ale kiedyś wam to wytłumaczę na przykładach obrazkowych. Wracając sobie tutaj do naszych trafiamy, przechodząc już, wspinamy się na Siklawę, na ten próg Doliny Roztoki. No i co, i dochodzimy do takiego miejsca. Serdecznie wam życzę, żebyście mieli, jak dojdziecie do pięciu stawów, taką pogodę, jak jest na tym zdjęciu. Ja już to zdjęcie spoglądam od lat iluś, ponieważ jest to zdjęcie nie z poprzedniego roku, tylko już z poprzednich lat, z wcześniejszych,
No i rzeczywiście, no dobra, trochę tu jest programów do obróbki zdjęć, ale rzeczywiście taka pogoda się trafia. Taka pogoda się trafia w Dolinie Pięciu Stawów. Trafiamy nad Wielki Staw. No i to będzie nasze kolejne piąte już czyli, moi drodzy, najgłębszy, słuchajcie, staw w Tatrach. Ja może troszkę zmienię tutaj obrazek, choć ten jest bardzo ładny. Natomiast to, co Wam teraz pokażę, dokładnie obrazuje, jak wygląda Wielki Staw. Wielki Staw Polski w Dolinie Pięciu Stawów Polskich to oczywiście największy staw w tej dolinie. Słuchajcie, nie wiem, czy każdy z Was zna prawdę o Dolinie Pięciu Stawów, tak na marginesie, ale jak Wam powiedzieli, że w Dolinie Pięciu Stawów jest pięć stawów, to oszukali Was, bo jest sześć. Przy czym to się tak przyjęło już od dawnych czasów, że pięci stawy, tak to wcześniej nazywano, jeszcze w XIX wieku, że tych stawów jest pięć. Pominięto Wolę Oko, które jest bardzo malutkie, leży na uboczu, no i początkowo nie traktowano go jak pełnoprawny staw, choć też wątpię, żeby go nie zauważono. Natomiast to jest dygresja, wracamy do Wielkiego Stawu. Jest to najgłębszy staw w Tatrach. Ma on głębokość, słuchajcie, 80 metrów, co stawia go w czołówce jezior, jeśli chodzi o głębokość, nie tylko w Tatrach, ale i także w całej Polsce. Co ciekawe, ma on aż kilometr długości. Widzicie tutaj szczyt, który dominuje w lewym górnym rogu, to jest Kozi Wierch i mniej więcej właśnie tak wzdłuż, jakbyśmy sobie szli wzdłuż stawu, no to jest około kilometra. To bardzo dużo, zwłaszcza, że co charakteryzuje też Wielki Staw, to dosyć płaskie dno i to płaskie blisko tej głębokości 80 metrów, więc ma on gigantyczną pojemność wody. Słuchajcie, 1/3 całej wody w Stawach Tatrzańskich to jest właśnie ten staw. Może ciężko to sobie wyobrazić, ale to nie tylko ze względu na jego powierzchnię, ale także właśnie na głębokość. Jeśli chodzi o jego powierzchnię, to, a ja sobie zmienię zdjęcie, cofniemy się do lat 30. Zaraz Wam powiem jeszcze, co jest ciekawego na tym zdjęciu. Ale widzimy wielki staw i obok niego mały staw i też przedni. To jest widok oczywiście w stronę Grani Opalonego i tego przejścia przez Świstówkę. To jest 1932 rok. Widzimy wielki staw. Wracając do tematu, jego powierzchnia, żeby was nie skłamać, dokładnie wynosi 34 hektary tam z groszami, jak to się mówi. No i właściwie trwają nadal spory, czy jest większy wielki staw, czy większe jest morskie oko, przepraszam. Są to bardzo podobne powierzchnie. Przy czym najnowsza literatura mówi, że raczej morskie oko, więc nie potraktowałem tego stawu jako w sensie największy w Tatrach całych. Natomiast jest na pewno najgłębszy i na pewno ma dużo więcej wody w sobie niż morskie oko, bo morskie oko ma 51 metrów głębokości, tutaj mamy 80. I to tak jak mówię, dno jest na większości tej przestrzeni bardzo głębokie. Natomiast oczywiście nad Wielki Staw dochodzimy z podwodogrzmotów 2 godziny obok Siklawy. Można też przejść nad Morskiego Oka przez Świstówkę, też to jest około 2 godzin. Natomiast obiecałem Wam, że Wam powiem, co tu jest nietypowego na tym zdjęciu z 1932 roku. Widzimy tutaj schronisko. Jest to schronisko nad małym stawem, nie nad przednim. To schronisko stoi w innym miejscu niż to obecne, a tego obecnego tutaj nie ma. Warto powiedzieć sobie w ramach ciekawostki, oczywiście dokładnie o tym wszystkim Wam opowiem, jak będzie odcinek poświęcony Dolinie Pięciu Stawów. Natomiast na początku pierwsze schroniska, które stały w Pięciu Stawach, stały właśnie w tym miejscu, zupełnie innym niż to dzisiejsze nad przednim stawem. Więc to jest taka ciekawostka na marginesie, że można właśnie przeglądając stare zdjęcia takie niuanse wyłapać.
No dobra, no to został nam jeszcze jeden punkt, jeszcze jedno naj. Idziemy sobie dalej. Przeszliśmy sobie obok Siklawy, przeszliśmy sobie obok Wielkiego Stawu i nad Wielkim Stawem odgałęzia się szlak koloru czarnego, który będzie prowadził nas na Kozi Wierch. Tutaj mamy widok na Kozi Wierch i oczywiście też na Wielki Staw już współczesny. To jest ze szlaku na Szpiglasową Przełęcz. No i ten szczyt, który dominuje w tej panoramie, no to jest oczywiście Kozi Wierch i tym zboczem, które tu widzimy znad Wielkiego Stawu prowadzi ten szlak, o którym tutaj mówiłem. A dlaczego wybrałem właśnie Kozi Wierch? Ponieważ, uwaga, i to często pojawia się to pytanie, ponieważ nie jest to takie oczywiste, Kozi Wierch to jest najwyższy szczyt w całości położony w Polsce. 2291 metrów, tyle sobie liczy ten szczyt i nie ma wyższego, który by w całości leżał w Polsce. Zwróćcie sobie uwagę na to, że zarówno Rysy, jak i Mięgusze, jak i Świnica, czyli te szczyty, które w pierwszej kolejności rzucają się w oczy, a są wyższe niż Kozi Wierch, wszystkie te szczyty leżą na granicy, a więc nie są położone w całości w Polsce, bo część południowej stoki tych szczytów znajdują się po stronie słowackiej. Kozi Wierch jest położony w bocznej grani Świnicy, którą prowadzi Orla Perć. I ta grań w całości znajduje się w Polsce, dlatego nie ma wyższego szczytu w Tatrach Polskich, który by był położony właśnie na ich terenie w całości. No to włączymy sobie kolejne zdjęcie. Oto Kozi Wierch przy przepięknym wschodzie słońca. Oczywiście to ten szczyt, który jest tutaj najwyższy, w prawym górnym rogu. Widzimy tutaj łańcuchy prowadzące na zmarzłych czubach. To jest Orla Perć, a na drugim planie między innymi właśnie Kozi Wierch i to jest widok od strony, jakbyśmy szli od Zawratu, na właśnie stronę Koziego Wierchu. No to jak już patrzymy sobie na Kozi Wierch od strony Orlej Perci, no to powiedzmy sobie, jak można dostać się na Kozi Wierch? Najłatwiej, i to polecam wszystkim początkującym, którzy mają jednak przyzwoitą kondycję, bo tutaj na tą, żeby wysokość 2291 dostać się, to troszkę trzeba jednak podejść. No to najprościej jest od Doliny Pięciu Stawów, to co Wam mówiłem, czyli z nad Wielkiego Stawu. Około godzina 40 tym czarnym szlakiem, później kawałeczek Orlą Percią, 3 minutki dosłownie, i jesteśmy na wierzchołku Koziego Wierchu. Nieco trudniej jest, no na pewno może nie nieco trudniej, ale dużo trudniej jest dostać się od strony Murowańca, czyli od strony Hali Gąsienicowej. Tam należy przejść szlakiem czarnym z Koziej Dolinki przez Żleb Kulczyńskiego. Tam jest troszkę spinaczki, tam jest troszkę przepaści. Potem dostaniemy się na przełączkę nad Dolinką Buczynową, czyli miejsce, w którym już ten szlak będzie pokrywał się z Orlą Percią. No i tą Orlą Percią już potem granią dosyć łatwo lub z niewielkim obejściem grani dosyć łatwo dostaniemy się na Kozi Wierch. Wejście z Murowańca to 3 godziny około. I trzecia opcja, którą można dostać się na Kozi Wierch, no to Orla Perć. To co widzimy sobie na naszym obrazku. Tutaj oczywiście należy dostać się albo na Zawrat, albo na Kozią Przełęcz. Na Zawrat można dostać się z Doliny Pięciu Stawów łatwo lub z Doliny Gąsienicowej, z Podmurowańca trudno, trudny szlak. Następnie przez Mały Kozi Wierch, właśnie zmarzłe czuby zbocza Zamarłej Turni, przez słynną drabinkę nad Kozią Przełęczą, przez Kozią Przełęcz. I tutaj uwaga, na Kozią Przełęcz można dostać się także i z Pięciu Stawów, i z Doliny Gąsienicowej. Z Doliny Gąsienicowej trudno,
Doliny Pięciu Stawów bardzo trudno, tak? Już porównywali trudnością z Orlą Persją, bardzo to podejście na Kozią Przełęcz jest eksponowane, czyli są duże przepaście. I jest trochę używania rąk, troszkę wspinaczki takiej, dlatego wszystkim, którzy nie czują się pewnie, zalecamy podchodzenie inną drogą, albo chociaż skorzystanie z zestawu do autoasekuracji, czyli ląży typu wiafer rata i uprzęży. I dalej, jak już jesteśmy na Koziej Przełęczy, przez Kozie Czuby schodzimy na Kozią Przełęcz Wyżnią i dalej wspinamy się, tutaj widać już tym zboczem, na Kozi Wierch. Orlą Percią oczywiście bardzo trudno ten odcinek od Zawratu na Kozi Wierch. Pokonujemy, jeśli wierzyć znakom, w przeciągu około 2,5 godziny, ale nie dajcie się zwieść, ponieważ Orla Perć ma to do siebie, że lubi się ta cała zabawa przedłużać. Lubi się ta cała zabawa przedłużać, ponieważ są różne trudne momenty, gdzie trzeba się zastanowić, gdzie trzeba złapać oddech. Człowiek jest czasem zmęczony, bo trzeba być cały czas skoncentrowanym, więc zawsze warto brać duży zapas, jeśli chodzi o przejście Orlą Percią. Ten odcinek jest bardzo trudny, szczególnie przejście między Kozią Przełęczą na Kozią Przełęcz Wyżnią i potem na Kozi Wierch. Zejście na Kozią Przełęcz Wyżnią naprawdę robi wrażenie, jeśli chodzi o trudność. No i na koniec coś miłego dla oka, bo przeszliśmy przez wszystkie nasze naj, które sobie wybraliśmy. No to jeden z najfajniejszych, już teraz nieoficjalny punkt naszego programu, jeden z najfajniejszych widoków w Tatrach. Panorama z hali gąsienicowej. Widzimy tutaj wszystkie giganty, które znajdują się w tej części Tatr Zachodnich, przepraszam, Tatr Wysokich. Po stronie właśnie hali gąsienicowej, czyli patrząc od lewej strony Granaty, właśnie Kozi Wierch, Zamarła Turnia, Mały Kozi Wierch, gdzieś tutaj w bliższym planie jest Kościelec i Mały Kościelec, a z tyłu znów niebieska gąsienicowa turnia, no i Świnica, która opada dalej na Świnicką Przełęcz. Dobra, przebrnęliśmy. Mam nadzieję, że było ciekawie. Ten odcinek był troszkę inny. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy robić takie odcinki przeglądowe, czy pozostać raczej w tematyce takiej, że cały odcinek jest o jednym miejscu. Jak Wy się na to zapatrujecie? A teraz jeszcze tradycyjnie spojrzymy sobie, czy Wy macie do mnie jakieś pytania. Najfajniejszy szczyt Kościelec, tutaj ktoś komentuje. No tak, Kościelec wygrał nasz plebiscyt na najfajniejszy szczyt, a jeszcze wam powiem, że ci, co z was przegapili dzisiaj o 12 z moim kolegą Mariuszem Grewkowiczem, który prowadzi dla was rozmowy z przewodnikiem, robiliśmy losowanie na żywo, objedliśmy się Kinder niespodziankami, a potem te pojemniczki wypełniliśmy nazwami schronisk, słuchajcie, i wylosowaliśmy pary. To jest dostępne na portalu tatrzańskim. I od jutra, od godziny 12, czyli od 1 maja, od godziny 12, wybieramy najfajniejsze schronisko w Tatrach, czyli bawimy się w plebiscyty. Dalej głosujcie. Sami jesteśmy ciekawi, które schronisko będzie najbardziej przez Was bardzo lubiane. Widzę, że tutaj pierwsze osoby się wypowiedziały, że im się taka forma podobała. Ktoś tu mówi o jaskini Wielkiej Śnieżnej jako jednej z największych. I no ja sobie zdaję sprawę, że tych naj tatrzańskich jest jeszcze trochę i zbierze się z tego jeszcze kolejny odcinek, dlatego obiecuję, że go zrobimy. Tatrzańskie naj 2, taka druga część. Miejmy nadzieję, że też będzie trzymać w napięciu. Natomiast na pewno nie zrobimy tego za tydzień, bo będę być może miał dla Was niespodziankę. Co to będzie, to jeszcze się okaże, jeszcze Was o tym poinformuję. Natomiast na pewno ciekawostki tatrzańskie live za tydzień o tej samej porze, czyli o godzinie 19:30. To już będzie maj, to już będzie po otwarciu szlaków. Więc myślę, że też będziemy sobie mieli kilka ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ktoś pyta, Iwona pyta, czy transmisja jest nagrywana. Tak, transmisja jest nagrywana. Ona się zapisuje i na Facebooku. I tak jak ktoś tutaj odpowiedział,
Jest kanał na YouTubie. Zapraszamy serdecznie do subskrybowania tego kanału. Wpisujcie w wyszukiwarkę YouTube'a Portal Tatrzański. Jutro też najprawdopodobniej umieścimy na naszym Facebooku linka do tego YouTube'a dla osób, które przegapiły, dla osób, które chciałyby pokazać znajomym ten odcinek. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziecie też na YouTubie nas obserwować i tam będzie można z odtworzenia także razem ze spisem treści. Na YouTubie też robimy spis treści o poszczególnych miejscach, co od której minuty. No i tam będzie sobie można to obserwować, te wszystkie odcinki. Także są nagrane archiwalne, bo tutaj to już jest piąty odcinek Ciekawostek Tatrzańskich Live. Poprzednie są tam na YouTubie nagrane, łatwo je odnaleźć. Tak samo jak drugi nasz program, który nagrywamy w poniedziałki, czyli Rozmowy z Przewodnikiem. Też tam wszystkie są odcinki nagrane. Także co, subskrybujcie nas na YouTubie. Obserwujcie nas na Facebooku, czytajcie nasze artykuły. Z racji tego, że od poniedziałku już będzie można legalnie chodzić po Tatrach, to my też intensyfikujemy naszą pracę. Będziemy coraz więcej wam o Tatrach opowiadać. To dobrze, że się kończy już ten przestój, też już się cieszymy. Mamy nadzieję, że zdjęcie tych obostrzeń spowoduje, że będzie bezpiecznie, że to nie za szybko, że wszystko będzie stopniowo wracać do normy. No i czekamy już na miesiące też wakacyjne. Na pewno spotkamy się na szlakach, bo Portal Tatrzański też tam będzie. A póki co ja wam dzisiaj dziękuję za ten odcinek. Zapraszam za tydzień. Kłaniam się nisko. No i co? Oglądajcie nas w przyszłości. O wszystkim was będziemy informować, a kolejny odcinek, tak jak powiedziałem, Ciekawostek Tatrzańskich Live odbędzie się za tydzień o stałej porze, czyli o godzinie 19:30. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia.